Dzień dobry. Czas rozpocząć sezon. Właściwie to już troszeczkę się spóźniłem, ale zaczniemy ten sezon od filmu w pewnym sensie sponsorowanego. Dostałem przesyłkę, korzystając z faktu, że kanał jest dość popularny. Nawet stał się popularny, kiedy nie nagrywałem filmiki, więc to też jest taka dla mnie zachęta, żeby wrócić do nagrywania. No to dostałem w prezencie coś. No, co mam wam zaprezentować, pokazać, jak ktoś będzie zainteresowany, to se kupi, jak nie, to nie. Mnie się to może przydać, choć nie wiem, czy nie za duży model to jest. Pokażę wam, co miałem w zeszłym roku, troszeczkę własnej roboty, jak sobie radziłem w tym wczesnym okresie, kiedy brakuje światła jeszcze, a my chcemy jak najszybciej mieć sadzonki. W zeszłym roku, gdy jeszcze nawet nie wiedziałem, jak się będzie nazywał mój kanał, zakupiłem taką lampę, o, malutką, widzicie, LED-ową, i ona miała mi oświetlać tutaj na półeczce. Nie wiedziałem, gdzie ją zamontować, zrobiłem taką półkę, znaczy półkę miałem skądś, a montowałem do niej z dykty, to całe, to wszystko jest dykta, tylko że ta dykta, owinąłem ją folią. To jest taki, wygrzebałem to teraz, to jest taki koc jakby termiczny. Niektórzy gdzieś w górach, czy nocują gdzieś na dworzu, to też zaleca się, żeby go mieli, ale dla mnie chodziło głównie o to, żeby on odbijał światło. Czyli, no i rzeczywiście to sprawiło, że nawet na dole, na dolnej półce, bo tutaj też spuszczałem kotarę i te światło się odbijało i nawet na dolnej półce było światło, ale no wiadomo, u góry więcej, więc taki mały obszarek miałem, nie za duży, i musiałem zmieniać, jak miałem te sadzonki. Musiałem je przenosić z miejsca na miejsce. Oczywiście parapety wszystkie były również zastawione. I jakoś sobie radziłem. Teraz na pewno. Teraz dostałem w prezencie tą przesyłkę. Zobaczmy, co tam się znajduje. Stawię te skrzydła, to nie będę miał miejsca, gdzie stanąć. O, termometr. Ja używałem taki też elektroniczny, ale tutaj w komplecie dostałem. Stawiałem po prostu obok, widzimy, jaka jest temperatura. O, jakieś linki do zawieszenia. Potem będę musiał rozkminić dokładnie, do czego to jest. Ale z pewnością gdzieś do powieszenia tego sprzętu. Dobra, też zobaczymy, jak wygląda. Baterijki. Instrukcja. No tak, to są do zawieszenia linki. Nie wiem, co pierwsze wyciągnąć. Tu coś jeszcze jest. Nie wiem, co to, ale to ciężkie. To coś. Dwie sztuki. I zegar. A, żeby nastawiać, żeby sam się wyłączał. Dobrze, że pamiętali o polskiej wtyczce, bo wiem, że mają różne. Znaczy, firma myśli. Thank you.
kabel zasilający i to wszystko praktycznie. I tu mamy LEDów, a LEDów sam nie wiem ile. Mars Hydro, czyli firma Mars Hydro, albo taka marka. Dane techniczne to pewnie zostały. To jeśli chodzi o rozpakowanie, to było na tyle. Instrukcja jest w kilku językach. Oczywiście po angielsku, niemiecku, francusku, włosku i hiszpańsku. Po polsku nie ma niestety, ale jest dużo obrazków, można się domyśleć, o co chodzi. Permakulturowo to byłoby bardziej pozwolić, żeby samo się wysiało. Widzicie? To jest marchewka, która po prostu pozwoliłem, żeby sama się wysiała. Takich miejsc jest, mam pełno. Mam porozsiewanych sałat. Jeszcze nic w zasadzie nie robiłem. Te sałaty rosną jeszcze z zeszłego roku. Jakoś przeżyły, bo było ciepło. Oczywiście można by też sypnąć i to byłoby permakulturowo. No ale jeśli chcę mieć jakąś kontrolę nad niektórymi sadzonkami, no to niestety i pewność, że wyjdą, to musimy skorzystać z innego rozwiązania. Permakulturą zainteresowałem się, właściwie zafascynowałem się rok temu. Było to dla mnie wielkie odkrycie, ale nie zawsze da radę, nie wszystkie rośliny da radę w taki sposób naturalny rzucić na ziemię i poczekać, że sobie same zejdą. Niektóre mają większe wymagania i muszą wystartować szybciej po prostu. Już na przykład seler już powinien kiełkować. Tak samo papryczki potrzebują więcej czasu. One właściwie dojrzewają pod koniec naszego sezonu. Papryka w ogóle jest rośliną wielosezonową, tylko że w Polsce nie daje rady, zimy nie przytrzymuje, więc musimy tak robić wcześniej, żeby po prostu do jesieni zebrać jak najwięcej plonów. Nawet pomidory bardzo długo plonują. Gdyby było cieplej, to by mogły naprawdę długo dawać nam owoce. Także z tego powodu, że muszą wystartować pewne nasiona wcześniej, a nie ma warunków na dworze, jeszcze temperatura jest za niska, no to z tego powodu właśnie korzystamy z robienia rozsad, znaczy robienia siania takiego w pojemniczkach malutkich, a potem rozsadzania tego do gruntu. No i w tym momencie rzeczywiście ta lampa może się przydać, tak? Chociaż jak chyba na moje potrzeby jest za duża trochę. Zastanawiam się, gdzie wygospodarować tyle miejsca, żeby to powiesić i żeby to nie świeciło za bardzo na zewnątrz, nie przeszkadzało nikomu. No nie wiem, pomyślę nad tym jeszcze. Także jeśli jesteście zainteresowani, to jest to Mars Hydro. Pod filmem umieszczę link, który oni mi przysłali, więc podejrzewam, że chyba do tego sprzętu. Muszę przyjrzeć temu jeszcze. Tam była promocja, więc nie wiem, czy jeszcze jest. Także jak kogoś będzie interesować. Warto zauważyć, że ktoś docenia pracę polskich youtuberów i że chce ich też jakoś wesprzeć. Chociaż jak mówię, nie jestem do końca pewien, czy aż tak duży sprzęt potrzebowałem. Ale tam są też mniejsze. Oni też mają komory takie, że nie trzeba takich prymitywnych, jak ja to robiłem, tylko profesjonalne komory rozsuwane z wentylacją. Tak, żeby kogoś interesowało, to polecam po prostu. Ten dzisiejszy odcinek, powiedziałem, jest nietypowy, bo w pewnym sensie sponsorowany, gdzieś nie mam z tego żadnych pieniędzy. Tylko dostałem prezent po prostu testowania. Ale też wspomnę jeszcze o drugiej sprawie. Na CDA można oglądać już moje filmiki. I to nie dlatego, że ja tam chciałem to umieścić, ale dlatego, że CDA kładzie nacisk na szukanie jakiejś wartościowej treści. I tutaj bardzo miło mi z tego powodu, że uznali mój kanał za wartościowy i zaproponowali po prostu, że oni sami założą konto i automatycznie filmy, które się ukazują na YouTubie, ukażą się też tam. A jakbym chciał, to mogę i oddzielnie filmy tam dawać. Także można teraz tam też mnie oglądać. Jeżeli ktoś tam ma konto premium, to tym bardziej. A teraz zapraszam do folii. Wow. Słuchajcie, nic nie robiłem jeszcze. Chyba od 2 miesięcy nie podlewałem, a tutaj wiadomo, że też nie pada.
to folia, a mimo to rośliny przeżyły, zobaczcie. Niektóre sobie sprytnie nawet radzą. Sytuacja pod folią wprawiła mnie w dobry humor, bo w zasadzie no, jak na początek sezonu to ciekawie się zaczyna, już rośliny rosną, no, ale trzeba o nowe sadzonki. Widzieliście seler, ale to był seler naciowy, a to nie ma za dużo zapotrzebowania u nas na seler naciowy. Dużo większe jest na korzeniowy i właśnie taki będę teraz siał do tych małych pojemniczków, żeby potem zrobić z tego rozsady. Wykorzystuję worek zakupionej ziemi w zeszłym roku, który przesypałem do wiadra. Okazało się, że chociaż on nie powinien mieć nasion, to zobaczycie, że tam kępka trawy się pojawi, to jest całkiem spora. No i pojawiło się trochę mchu. Worek był na dworzu, więc ziemia jest mocno wilgotna i pod tym workiem jednak życie zaczęło się pojawiać. Chociaż jak widać, tutaj nie ma go za dużo też. Jeżeli coś znajdę tam zielonego, to z tego ujęcia kamery to nie będzie widoczne, to po prostu wyrzucę to. Ale takie mchy były, takie porośnięte w pewnych miejscach. O, to jest ta trawa. Spora kępka, ładnie urosła, ale to jedyna była. Potem tylko takie mchy. Woda jest, znaczy woda, ziemia jest wilgotna, więc dobra, żeby posiać teraz seler. Ale potem odstawię to do pomieszczenia w domu, na parapet, na oknie. Niestety nie mam takiego okna, które by jakby przez cały dzień miało światło. Mam albo od wschodu, albo od zachodu, czyli albo do południa, albo po południu. I dlatego ta lampa może być przydatna, bo można sobie regulować bardziej. No tylko muszę znaleźć na nie odpowiednie miejsce, zastosowanie. Nasionka solera są bardzo małe. Starałem się tak teoretycznie po 5, żeby było na każde, ale to się tak nie da po prostu. Więc będę sypał, jak to się mówi, na oko, z palca. Będę widział, że po prostu coś leci tam, po troszeczkę tu, troszeczkę tam. I tak te trochę nasion to i tak będzie za dużo. Seler potrzebuje właśnie światła. To jest dobry przykład tego, że może się przydać doświetlanie. Dlatego też nie zakupuje się głęboko selera, bo może nie wzejść, jeżeli światło nie będzie miało dostępu. W zasadzie można na takiej miękkiej ziemi zostawić go na wierzchu nawet. Niektórzy troszeczkę przysypują, no ale to jak, jeżeli się boją, żeby nam wiatr nie zdmuchał, ale w domu nam wiatr niczego nie zdmucha, więc można rzucić na wierzch i zostawić. I tak jak wodą będziemy pryskać, podlewać, to i tak on troszeczkę w ziemię wejdzie, ta ziemia go trochę wchłonie. No i zakorzeni się, będzie sobie rósł fajnie. Zresztą jak sami wiecie, większość selera jest na powierzchni. Jeżeli seler jest za głęboko osadzony, ale to jeszcze później, przy przesadzaniu jest bardzo ważne, gdybyśmy go wsadzili zbyt głęboko, no to wytworzy większą ilość korzeni, co w przypadku selera jest bardzo denerwujące. Bo między tymi korzeniami bardzo gęstymi po bokach, a nam zależy na tym, żeby jak najwięcej było korzeni może z dołu, natomiast nie po bokach. Dlatego ta część selera może rosnąć nad ziemią nawet, wtedy nie ma tych korzeni po bokach. Natomiast między tymi korzeniami jest bardzo dużo ziemi, no i to jest po prostu bardzo niefajne do przygotowania, do skrobania, trzeba dużo zaskrobać. Zresztą panie gospodynie wiedzą, jeżeli miały taki seler z piaskiem między korzeniami, że to nie jest fajne. Tutaj w folii jest temperatura momentami 25 stopni, chociaż jest wiosna jeszcze na zewnątrz, noce zimne są. Oczywiście w nocy też tu spada temperatura, ale postanowiłem coś wypróbować. Oj, trochę to jest za dużo. W tym miejscu posieję po prostu seler.
Tak zwyczajnie. Rozsypię po prostu. Tą resztka, jaka mi została. Oczywiście trzeba podlać, bo długo nie było podlewane, no to się jakoś trzymają te roślinki. I zobaczymy, czy jak sobie poradzi tak seler wsiany. Wprawdzie nie na zewnątrz, tylko w folii, ale no, porównamy. Tamten seler z kolei będę podświetlał prawdopodobnie, więc powinien mieć większe szanse niż tutaj, ale możemy potem porównać.